los. Błagam! Słyszałeś o brygadzie Richard? Patrz, jak ty tam służysz. Strzegam. Twoje życie. Tego. Szukasz kłopotów? Ci łeb i nasram do szyi. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają.
Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Wyrwać młodzieńca! Panie chłopie, panie! O, nie! Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki, wymówki. Cały ty. I... Yennefer? Jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźm. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja. Ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem
A potem... W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują przetwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam. Skąd przebiłeś się w okolice Vergen? Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata.
Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz, proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. Zabiłem Leto w Lochmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty, mokrej i trudnej. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Szkoda, że nie mam czasu.